Samochód został zakupiony od pierwszego właściciela w 2020 roku. Podczas każdego przejazdu staram się przynajmniej raz dokręcić silnik do 5-6 tysięcy obrotów na minutę. Z racji silnej ofensywy reklamowej na YouTubie postanowiłem zalać do kucyka olej Liqui Moly oraz po zalaniu oleju dodałem odpowiednią ilość ceratora do rozgrzanego silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale RTD. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Ford Mustang, rok produkcji 2017, moc silnika 420 lub 435 koni mechanicznych, przebieg samochodu 49 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jakub. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jakub skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji ponownie na etykiecie, reszta w szczegółach za chwilę. Pozycja numer 3 to dodatek do oleju, cerator, zastosowany przez Jakuba. O tym dodatku był już publikowany osobny materiał w formie shorta. Zaprezentowano w nim, jaki wpływ na lepkość ma ten dodatek. Do samochodu zalany został olej Liqui Moly Special Tech F Eco w klasie lepkościowej 5W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Tak jak wspomniałem wcześniej, do oleju zastosowany był cerator. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4621 km. 70% eksploatacji to trasa, 30% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, przed wlaniem badanego oleju była robiona płukanka Forte, przed jego zlaniem nie. Dodatkowo Jakub napisał w ten sposób. Samochód został zakupiony od pierwszego właściciela w 2022 roku. Pochodzi z polskiego salonu, a nie z USA. Auto ma dwóch kierowców, stąd też rozróżnienie w tabelce na dwie osoby. Po zakupie od razu został zmieniony olej z wcześniejszą płukanką silnika środkiem firmy Forte. Olejem zalanym przez poprzedniego właściciela był Motul 5W20 Specific 948B. Z racji silnej ofensywy reklamowej na YouTubie postanowiłem zalać do kucyka olej Liqui Moly oraz po zalaniu oleju dodałem odpowiednią ilość ceratora do rozgrzanego silnika. Filtr oleju został wymieniony na oryginalny. Ani ja, ani drugi użytkownik nie odczuliśmy żadnej różnicy w pracy silnika. Olej po poprzednim właścicielu był bardzo świeży, gdyż nie wyświetlała się kontrolka zmiany oleju, która w tych rocznikach opierała się o, delikatnie mówiąc, nie do końca rozwinięty algorytm, który zaleca wymianę oleju niekiedy po 2000 km. Ja posiadam bardzo delikatny styl jazdy, opierający się na płynności. Samochód ten pokonuje głównie trasę 35-kilometrową, składającą się z większości z dróg z ograniczeniem do 90 km na godzinę oraz zjazdu miejskiego na szynie. Drugi użytkownik pokonuje alternatywnie trasę od 30 km do 80 km. Ma agresywniejszy styl jazdy niż ja, lecz nie można tego uznać za katowanie ani męczenie samochodu. Do momentu osiągnięcia przez olej w skrzyni biegów temperatury roboczej nie wciskamy mocniej gazu ani nie przyspieszamy agresywnie. Dogrzanie się skrzyni biegów zajmuje czasami nawet kilkanaście minut jazdy. Oczywiście według wskazań olej silnikowy jest wtedy już dawno odpowiednio dogrzany, podobnie jak głowica. Podczas każdego przejazdu staram się przynajmniej raz dokręcić silnik do 5-6 tysięcy obrotów na minutę, żeby popracował w większym zakresie obrotów, gdyż głównie działa w zakresie od 1250 do 2,5 tysiąca obrotów na minutę. Z samochodem mechanicznie nie ma żadnego problemu, ani z automatyczną skrzynią biegów. Olej zmieniony z powodu upływu roku od wymiany. Jedyne znaczne różnice w działaniu pojazdu zauważyłem po dodaniu dodatku do paliwa firmy Redline. Silnik zaczął pracować trochę agresywniej. Dodatek ten dobrze wypadał w testach przeprowadzanych na amerykańskim YouTubie. Specyfik według producenta ma zwiększać liczbę oktanową, wiązać wodę w zbiorniku paliwa, czyścić układ paliwowy oraz ma zawierać olej lub inny lubrykant, który ma zapewnić lepsze smarowanie górnej części cylindra. Przy okazji zmiany oleju wymieniłem świece, wszystkie prezentowały takie same niskie objawy zużycia, świece były oryginalne i takie same je zastąpiły. I kończąc, Jakub dodaje jeszcze jedną ciekawostkę. Świece dla Forda do tego silnika produkuje NGK, jest to seria świec Laser Platinum.
Numer producenta wyświetlam na ekranie. Obecnie zalany został olej Ravenol 5W20 SFE oraz założony syntetyczny filtr paliwa Amsoila. Mam też radę dla właścicieli podobnych Mustangów odnośnie zmiany oleju w dyferencjale po 48 tysiącach przy okazji wymiany dynamicznej oleju w skrzyni biegów. Wymieniłem olej w dyferencjale i był on już w bardzo złym stanie według mechanika. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 42,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy wysoką zgodność lepkości w wyższej temperaturze oraz około 3% różnicę w niższej temperaturze. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z dodatkiem Cerator jest następująca: 42,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki, zmiany parametrów lepkości praktycznie na niezmienionym poziomie, brak sygnałów niepokojących, aby coś nie grało w tym układzie. Warto doprecyzować, że punktem odniesienia przy wyliczeniu zmiany procentowej była lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem. W dużym skrócie prezentuję teraz, jak przebiegał ten pomiar. Resztę znajdziecie w osobnym filmie, link w opisie filmu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test motor check-up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wskazuje na dobrą jakość ogólną tego oleju. Analiza wyników z drugiej bibuły sugeruje, że w oleju mogą znajdować się jakieś niewielkie ilości zanieczyszczeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Przy podczerwieni trzeba zaznaczyć na początku, że niezbędne było zarejestrowanie widma dla trzech próbek: olej świeży plus dodatek oraz olej przepracowany. Analizując widmo w podczerwieni, podkreśliłbym na początku bardzo dobre wyniki dla badanej próbki. Zdecydowana większość parametrów to poziomy w pełni akceptowalne. Pod znakiem zapytania jest natomiast zdiagnozowane zanieczyszczenie w tym oleju, widoczne w kilku miejscach, najmocniej w okolicach 1100 na widmie. Obstawiam, że jest to pozostałość po zastosowanej płukance. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki dla badanej próbki oleju.
Do wyeliminowania jest źródło zanieczyszczeń i można myśleć o optymalizacji terminu wymiany oleju silnikowego, w tym przypadku o dobrych kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!